Mikrokosmosy, czyli z każdego krzoka można zrobić ciekawą historię. Z każdego krzoka można zrobić kominokę. O Ilesiu chyba jest zainteresowany mikrofonem. No, o Ilesiu nie jemy mikrofonu, nie. Serdecznie przepraszam konserwatora zabytków, ale to jest dobra wola. Kiedyś tutaj biegła wąskotorówka, teraz właśnie biega tylko Kamil Nowak. Tak. Bo jest bardzo atletyczny. Pierwsze zdjęcia satelitarne tak naprawdę były kopalni Sośnica. Dokładnie tak było. I ja myślę, że w Sośnicy nikt o tym nie wie. Nie ma raczej perspektyw na to, żebyśmy tutaj faktycznie się czegoś doczekali. Raczej nie. Chyba, że wygram w Euromilion. Liczymy na to. Powszechnie znana masa zwiększa siłę przyciągania, a tu czeka cała masa atrakcji, która sprawiła, że mikrokosmosy obrały kurs na planetę Gliwice. Piękne miasto nad Kłodnicą odkryje dziś dla nas karty poprzemysłowej historii. Wycieczkę zaczynamy w samym centrum miasta. O, a wy też tutaj jesteście? Czyli rozumiem, że przyjechaliście razem z nami, żeby pooglądać dzisiaj Gliwice. Dokładnie tak. Jesteśmy na placu Piastów i dziś zabieramy Was na planetę Gliwice właśnie. A jakim szlakiem? Szlakiem bardzo dziwnym, bo tak, przyjechaliśmy tutaj autobusem, mogliśmy koleją. Tramwajem już od kilku lat do Gliwice raczej się nie da dojechać. No, na granicy z Zabrzem tylko i wyłącznie. Ale kiedyś tutaj po centrum i nie tylko kursowały też klejbanki, czyli kolej wąskotorowa. Dokładnie. I chciałbym Ci zaproponować taką podróż i Państwu też, właśnie mniej więcej śladem tego wąskiego toru w Gliwicach. A zatem ruszamy. Ciuf, ciuf. W Gliwicach tak naprawdę funkcjonowały dwie niezależne linie wąskotorowe. My połączymy je spacerem, zaczynając tu. Choć ciężko w to uwierzyć, kiedyś była tu stacja Gliwice Wąskotorowe. Oczywiście teraz z boku biegnie drogowa trasa średnicowa, więc my staramy się troszeczkę meandrować naokoło tej trasy i tak ją odwzorowywać. A tutaj co mamy? To jest Kościół Ewangelicki, a ta uproszczona trasa wzdłuż wąskiego toru, no ułożylibyśmy ją właśnie tutaj, czyli w kierunku osiedla Beldona. I tak się też udajemy ulicą Jagiellońską. Przechodzimy nad drogową trasą średnicową, by zobaczyć, co dzieje się w hali modelik ZUT. Dawniej prezentowano tu dumne popiersia, dziś z dumą prezentuje się kunszt lokalnych rolników. Jesteśmy. Piękna hala. Witamy serdecznie na targu na Zielonym. Jest już taka sprzedaż bezpośrednia. To jest kolejna nasza idea właśnie, żeby wspierać lokalnych przedsiębiorców, lokalnych twórców, lokalnych rolników. Miejsce jest również niezwykłe, tak samo jak niezwykłe są sprzedawane tutaj produkty. Słów kilka o tej przestrzeni poprosimy, bo ona zachwyca. Widać tu industrial, jakąś przemysłową przeszłość. Co tutaj było, jest? Jest to hala modeli Gliwickiego Zakładu Urządzeń Technicznych. Hala zabytkowa, rzeczywiście przepiękna i klimatyczna, jest nam tutaj bardzo dobrze. Na klientów spoglądają też historyczne postaci, z tego co wiem. Dokładnie, w tym miejscu GZUT przechowywał modele, odlewy pomników, które wykonywał na różne cele. Częściowo te modele są tutaj z nami, towarzyszą nam. Zżyliśmy się z nimi bardzo, mamy tutaj i armatę, i polskich wieszczów, i różne pomniki można znaleźć w różnych zakątkach tej hali. Dostępne oczom odwiedzających, niektóre niedostępne, ale one tutaj z nami cały czas są. Z tego co widzę, na pieczywo chyba spogląda papież. Tak, tak, i podobno od samego początku przynosi im szczęście, więc od pierwszego targu prosili, żeby absolutnie nie zmieniać im miejsca. Fantastycznie, w takim razie ja idę po radiski, po oberiba, a ty po co? Ja pójdę po ser, po kejza. Po kejza, dobra. Tu się rozdzielimy w tym tak momencie, jest. Panie nas poprowadzą gdzie trzeba. Bardzo proszę, proszę serwować jasne. Jest też z klinkiem. Bartek, chcesz? Który się... To miejsce całe jest przefantastyczne. Tak jak to miejsce po prostu przyciąga ludzi,
albo Gliwice ma taki klimat, albo ludzie tutaj mieszkający, na pewno ludzie tworzą to miasto. Przychodzą fantastyczni ludzie, my się tutaj czujemy też bardzo dobrze. Atmosfera jest wręcz rodzinna. To, co z rana widzimy, gdy... No, przepraszam, Państwo są troszkę późno, ale z rana tutaj są dziesiątki osób przy każdym stoisku stoją i oni się już znają, oni się przyjaźnią, oni mają wspólne tematy. Myślę, że to już wykracza poza targ. Myślę, że te niektóre znajomości są już dużo szersze. To jest też chyba coś, od czego na co dzień się odzwyczailiśmy, chodząc do sklepu, to zawieranie relacji jakiejś takiej z naszym sprzedawcą. Wiemy, do kogo idziemy po ser, wiemy, do kogo idziemy po pieczywo. No teraz troszeczkę to już nie jest tak popularne jak kiedyś. Tak, nie? Mówimy sobie po imieniu pani Ewo, pani Kasiu. No jakby nie patrzeć, ile to już lat? 8? Pan potrzebuje pomocnika. Jak pan jest kompetentną osobą, to zapraszam. Jestem najmniej kompetentną w tej hali, ale szybko się uczę. Bardzo lubię młode osoby uczyć, zapraszam. Dziękuję bardzo. Dostąpiłem tego wielkiego zaszczytu teraz, że mogę być tutaj pomocnikiem, pomagierem, jak to się czasem po naszemu godą. Muszę powiedzieć, że nad sałatą, nad smakiem sałaty pracuję od dzieciństwa. W tym roku jestem bliski ideału. Właśnie z tą kruchą sałatą. I to jest miejsce właśnie, ten targ na Zielonym, dla takich pasjonatów. To jest wyjątkowe miejsce, niepowtarzalne, nie ma nigdzie indziej takiego. No dobra, zagadaliśmy się, a tu się robi kolejka. Wiem, już wracamy. To nie ma miejsca dla ludzi z nerwami. Także wracamy do pracy, pozdrawiamy. Po szychcie się zgłoszę do was dalej, prowadzić program. Widzieliśmy wspaniałe owcze sery na targu na Zielonym. No ale nie zapominajmy, że w procesie tworzenia owczych serów potrzebny jest na przykład Lesiu. Z nami właściciel Lesia. Dzień dobry. Witam, cześć. Proszę nam powiedzieć w takim razie, jaki jest wkład takiego Lesia i takiej Krystyny? Krysia to jest mama Lesia, jest owczarkiem australijskim. Jest niezbędnym w procesie, że tak powiem, posiadania owiec i nie biegania za nimi z językiem na zewnątrz, jest owczarek australijski, tak? Czyli zabiega z prawej strony, z lewej strony i te owce się zbiegają do nas. On działa trochę jak wilk, czyli pędza stado. No jesteś wilkiem, tak, Lesiu? Tak, tak. Trochę tam wilka w Lesiu jest. No i takiego Lesia tu mamy, przyjechał razem z mamą. Zostało tutaj jedno szczenie w miocie. Oj, Lesiu chyba jest zainteresowany mikrofonem. Oj, Lesiu, nie jemy mikrofonu, nie. Lesiu jest mikrofonem. Także również Krystynę i Lesia tu na targu na Zielonym można spotkać. Ja serdecznie polecam. Ale nie jedz mikrofonu, dobra? Śladem wąskiego toru maszerujemy ulicą Robotniczą. Następny przystanek – cmentarz hutniczy. Wyjątkowe miejsce pamięci. Ten cmentarz hutniczy to jedno z najstarszych takich miejsc w Gliwicach. I na szczęście, co nas najbardziej cieszy, wciąż zachowanych. I to w bardzo dobrym stanie. Tutaj pochowany jest chociażby Teodor Erdmann Kalide, czyli królewsko-chucki, można powiedzieć chorzowski, rzeźbiarz, ale nie tylko. Zresztą historię Kalidego opowiedzieliśmy już Państwu w poprzednim odcinku Mikrokosmosów. Ponadto tu na cmentarzu w Gliwicach pochowany jest też John Beldon, czyli szkocki inżynier, który miał ogromny wkład w rozwój Górnego Śląska i industrializację. To on sprowadził tutaj maszynę parową, a ze Szkocji przybył tutaj między innymi z inicjatywy hrabiego von Redena. Osoby tego kalibru są tutaj pochowane na tym cmentarzu i jak Państwo zobaczycie na tych obrazkach, naprawdę jest sporo tych miejsc pochówku tutaj. Pomyślcie sobie Państwo, ile tutaj pracy trzeba włożyć, aby ten cmentarz został tak zachowany. Ale na szczęście są osoby, które takiej ciężkiej pracy wcale się nie boją. I właśnie z jedną z tych osób dziś się spotkamy. Sklejamy połamane płyty, czyścimy nagrobki z różnych mchów, porostów, żeby to nie podlegało dalszej destrukcji. Ta koronkowa robota. Dokładnie, wymagające dużej ilości cierpliwości, skupienia, no i nakładów pracy, bo jednak nakładów pracy to jest zdecydowanie dużo. Najpierw gliwickie metamorfozy tutaj dbały, tak. Teraz dobrym duchem jesteście wy i robicie tak puzelek po puzelku, można powiedzieć.
Tak, to jest właśnie takie składanie z puzli, szukanie cały czas. Mamy kolejną osobę, która gdzieś tu została pochowana. Waszą rolą jest sprawienie, że ta pamięć o tych ludziach ma gdzie się podziać, bo jest wreszcie jakby odzyskany nagrobek. Tak, pamięć jest właśnie noszona przez tą materię fizyczną, prawda, przez te elementy nagrobkowe. I to jest tak szczytna idea, że musicie wiedzieć, że jesteśmy umówieni, że dla nas ta szkoła będzie otwarta specjalnie po to, abyśmy mogli podejrzeć, jak wygląda ta pracownia i jak prace idą do przodu, ten puzelek po puzelku. Tu mała dygresja. Zbaczamy ze szlaku na zaproszenie zespołu szkół budowlano-ceramicznych. Tu kształci się młodych konserwatorów zabytków. To jest narzędzie, właściwie służy do butelek, mhm. ale też może służyć jako narzędzie do wygładzania. Mhm. I na przykład dzięki nim na przykład pozbywamy się takich drobinek. No i ogólnie służy do wygładzania. A tu widzę coś zupełnie innej natury, no, co do takiego. To przeważnie służy, żeby coś wyciąć z gliny, żeby to było nam łatwiej. No, ewentualnie coś wygładzić, na przykład jakieś takie tutaj górki i to na przykład nam pomaga to bardziej wygładzić, żeby też nie zdać jakichś wielkich dziur. Mhm. Lubicie to robić? Tak. Pokażecie mi jak? Jasne. Na przykład to, tak? I co, tak. Co na zrobić? Przykład jak pani ma tu taką właśnie zagłębienie. Taki łuk tu jest, no i co? Na przykład pani może w nim rzeźbić, albo na przykład ten fragment może pani wygładzić. Mam nadzieję, że nic nie zepsuje. Serdecznie przepraszam konserwatora zabytków. Ale to jest dobra wola. Uwaga. O, i to był mój wkład w dbanie o dziedzictwo naszego regionu. Oddaję. Trzymam kciuki. Głowa, którą tu widać, została zrekonstruowana na podstawie archiwalnych fotografii. Została wyrzeźbiona przez uczniów w skali 1:1, później został zrobiony odlew gipsowy. Następnie ten odlew gipsowy został zeskanowany i zrobiona kopia przy pomocy druku 3D w skali 1:3 po to, żeby sprawdzić, na ile technologia rodem z XXI wieku może nam pomóc przy rekonstruowaniu, przy dokumentowaniu zabytków. Ważna jest społeczna rola szkoły, czyli to, że kształcimy tu młodych renowatorów, konserwatorów zabytków, to jest jedno, natomiast fajnie, żeby z tych naszych umiejętności mogli korzystać ludzie, którzy opiekują się na co dzień zabytkami. Kto kibluje? O. Brzęczek tu kibluje. Druga klasa jest najcięższa. Uważam, 16 raz. Pierwsze 7 lat podstawówki jest najgorsze. Ale do meritum. Wracamy na tory. Wąski tor biegnie wzdłuż cmentarza hutniczego i nad kłodnicą. Ten most, choć niepozorny, niesie wielką historię. Ale wróćmy do historii o wąskim torze. Kawałeczek dalej byliśmy, jak pamiętacie, na cmentarzu hutniczym. I wzdłuż tego cmentarnego muru dawniej biegł wąski tor, który dalej kierował się na ten żelbetonowy most. Ciekawostka, jest to prawdopodobnie jedna z najstarszych żelbetonowych konstrukcji w Polsce, tak słyszeliśmy. Dokładnie tak. A teraz ten most pokażemy wam też z innej strony. Przez żelbetową konstrukcję mostu można przechodzić, albo można tak przeskakiwać, ale tylko wtedy, kiedy jest się takim parkurowcem jak ja. Do tego trzeba krzepy, zaangażowania, no i nutę atletyzmu, ale ja to wszystko ćwiczyłem bardzo długie godziny przed tym nagraniem. Tak jest, jedna z najstarszych żelbetowych konstrukcji w Polsce. Takich mostów zbyt wiele nie ma. A kiedyś tutaj biegła wąskotorówka, teraz właśnie biega tylko Kamil Nowak. Tak. Bo jest bardzo atletyczny. Polecam się do przeprowadzek i przenoszenia mebli. Mówiąc o wąskotorówce w Gliwicach, trzeba też przyjść tutaj, czyli na dworzec w dzielnicy Trynek. To największa pozostałość po tej historii, która wciąż stoi. I to wciąż stoi, jest już nawet trochę na wyrost. Ostatni pociąg odjechał stąd 4 listopada 1991 roku. Nie ma raczej perspektyw na to, żebyśmy tutaj faktycznie się czegoś doczekali? Raczej nie. Chyba, że wygram w Euromilion. Liczymy na to. Pierwsze fragmenty linii zostały oddane do użytku w roku 1901, a cała linia zaczęła funkcjonować w roku 1903. Została zbudowana z myślą przede wszystkim o transporcie podróżnych.
między Gliwicami, Rudami a Raciborzem. To była duża zmiana, bo w innych obszarach, na przykład górnośląskie koleje wąskotorowe, raczej stawiały na transport jakichś narzędzi i rzeczy do przemysłu. Wiemy o tym, że z tego miejsca już nigdzie nie pojedziemy, ale czy w śladzie tej wąskotorówki gdzieś możemy się dosiąść? Można wsiąść na rower i pojechać do granicy Gliwic po ścieżce rowerowej zbudowanej w śladzie toru. Natomiast od stanicy przez Rudy, zwane też Rudami Raciborskimi, do Paproci i Stodół, tam zachowany jest fragment 6 km z układem, mniej więcej 7, dawnej tej linii i tam kursują pociągi. Można też zwiedzić stację w Rudach, lokomotywownię. Polecam! A co się stało z tym miejscem? Schowane między w blokowisku, ogrodzone teraz betonowym płotem, pewnie ktoś spoglądając na tą ruinę nawet nie będzie wiedział, co to jest. Co się z tym stało? Ten majątek był nieużytkowany przez 8 lat i niedozerowany był PKP zbędny. Uległ dewastacji. Tutaj w roku 2001 już nie było toru. Wszystko było ukradzione. Ale jest tu, widzę, jakaś tablica pamięci, jest przestrzeń, gdzie można wypoczywać. No, warto się tu pojawić. To jest relatywnie niedawna inwestycja miasta Gliwice, która bardzo fajnie, dzięki której ten teren stacji stał się całkiem sympatyczną przestrzenią publiczną. No i też w jakiś sposób przypomina o tej kolei, która nam gliwiczanom służyła przez 100 lat z niewielkim groszem. Kolej wąskotorowa była krwioobiegiem przemysłu, a jak przemysł, to pójdziemy teraz w kierunku kopalni Gliwice. Nerwowo spoglądam tak to w tę stronę, to w tamtą, bo jesteśmy niemalże na ścieżce rowerowej, ale warto się poświęcić, bo... Bo właśnie tu znajdziemy ślady dawnego wąskiego toru. Tutaj te dwa pasy, które są za nami, to właśnie tutaj wąskotorówka jeździła. No już dziś nie zupełnie. Oczywiście, ale taki świadek historii został. Za plecami mamy piękny czerwony budynek, to jest maszynownia. Obok jest oczywiście cechownia. I co je charakteryzuje, powiedz nam, Zuzanno? Otóż za konstrukcją tych zabudowań stoją znani architekci, którzy są bardzo zasłużeni dla naszego regionu, czyli Cielmanowie. Oni zaprojektowali też m.in. Nikiszowiec i elektrociepłownię Szombierki w Bytomiu. No a teraz już oczywiście kopalni tutaj nie ma, natomiast w sposób inny się fedruje i to tak. Inne rzeczy się fedruje. A co się fedruje? Rozwija się tutaj myśl technologiczna, kosmiczna można by powiedzieć. Mowa tutaj o pewnym zakładzie, który produkuje satelity. Bomba, albo raczej kosmos. Wow, kosmos. Śląskie satelity są wsparciem dla rolników, pozwalają określić stan upraw dzięki obrazowaniu hiperspektralnemu. Tutejsi specjaliści, jako nieliczni w kraju, współpracowali z NASA w projekcie dotyczącym badania wpływów grawitacyjnych. Generalnie chodzi o to, że jak wysyłamy coś w kosmos, no to tam są dosyć niesprzyjające warunki, temperatura, promieniowanie, próżnie i tak dalej. No jak już się wysyła coś, co jest warte kilkaset tysięcy czy kilka milionów, no to warto mieć pewność, że jakoś sobie to poradzi w tych warunkach. Tutaj jest nasze najdroższe urządzenie w całym laboratorium. To jest komora termiczna próżniowa. Ona też odpowiada nam na pytanie, czy rzeczy sobie poradzą w kosmosie i będą działać prawidłowo z punktu widzenia temperatury. Ale tutaj badamy nie tak jakby samą elektronikę, czy ona działa prawidłowo, ale czy utrzymywanie temperatury tej elektroniki działa prawidłowo. I dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie sprawdzić, jak takie układy chłodzenia zadziałają, ponieważ w środku panuje ogromna próżnia, porównywalna faktycznie z tym, co mamy na orbicie. I ten test już zajmuje długo. Samo przygotowanie urządzenia do pracy to jest kilka dni. Taki cykl testowy potrafi trwać około tygodnia. To wytwarzanie próżni, tak? Tyle czasu trwa, w cudzysłowie? Tak. Samo dochodzenie do próżni zajmie dużo czasu. Mamy u góry taką pompę kriogeniczną, która wytwarza temperaturę bliską zeru absolutnemu. I po prostu pozostałe cząsteczki powietrza, które znajdują się w środku, są zasysane do tego zimnego obszaru. I jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że 2 tygodnie pracy tego urządzenia pobiera tyle prądu, co przeciętny dom jednorodzinny w rok. Urządzeń tej klasy też nie ma dużo w kraju czy w Europie. Pewnie drugie jest w NASA.
W NASA myślę, że mają podobnej klasy sprzęt, ale dużo większe, tak. Ale wy też coś wspólnego z NASA macie. Pracowaliśmy faktycznie nad jednym z projektów dla NASA, co jest dla nas dużym osiągnięciem, bo tam jest się, nazwijmy to, ciężko dostać, zwłaszcza jeżeli jesteś firmą nie z Ameryki. Mhm. Ale faktycznie dzięki współpracy z Centrum Badań Kosmicznych z Warszawy udało nam się również tam dostać. Sam transport takiego urządzenia, na przykład do Stanów Zjednoczonych, jest dosyć ciekawym przedsięwzięciem. Satelita był wynoszony ze Stanów Zjednoczonych, z bazy firmy SpaceX i ze względu na swój rozmiar po prostu człowiek samolotem go zabrał jako bagaż podręczny. Poważnie? Tak, żeby mieć pewność, że... Satelita w samolocie. Co tu się dzieje? I to w kabinie. Jeszcze w kabinie. Bagaż podręczny, wiecie, jeżeli... To był najdroższy bagaż podręczny w historii bagażu tak jest, podręcznych. Wiadomo. Satelita w trakcie transportu jest złożony, to znaczy te panele, one są położone wzdłuż satelity i sam satelita znajduje się w zasobniku, czyli w takim pudełku, w którym jest zamknięty. Tutaj możemy zobaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze kopułę obserwatorium, w której lada chwila zamontujemy teleskop. On jeszcze nie jest zamontowany, czeka sobie na instalację piętro niżej. No i stację radiową. Dokładnie za pomocą tych dwóch anten komunikujemy się z naszym satelitą. No i jaka to jest ciekawa kompozycja. Spójrzmy wokół. Tutaj zabudowanie kopalni Gliwice. Tam w oddali ja już widzę kolejne kopalniane szyby, tu w pierwszym planie obserwatorium. Tyle dzieje się w tym miejscu. Tyle historii i tyle przeszłości. Ale mogę ci powiedzieć też ciekawostkę na ten temat. Tam w oddali widać ten wysoki budynek kopalni Sośnica. No. On wbrew pozorom, jego użytkownicy, myślę, że o tym nie wiedzą, ale przyczynił nam się bardzo mocno do testów naszego instrumentu optycznego. Do testów satelity kopalnia Sośnica? Tak jest. To nie ma możliwe. No widzisz. Żeby go przetestować, potrzebowaliśmy spojrzeć na jakiś obiekt, który znajduje się ponad 2 km od nas. Aha. A też niekoniecznie chcieliśmy zabierać nasz instrument optyczny na jakąś wycieczkę, no bo to miało lecieć w kosmos, nie chcemy tego zabrudzić i tak dalej, więc zabieraliśmy nasz instrument optyczny kilka razy tutaj, na ten taras i robiliśmy zdjęcia właśnie tamtego budynku, żeby zobaczyć, czy on jest ostry. Ten budynek na dachu ma barierki, takie powiedzmy jak te, czy wręcz druciane. Stąd ich bardzo nie widać, natomiast no, nasz instrument optyczny już je widział i patrząc na to, czy widzimy prostą linię barierki, czy rozmytą, mogliśmy się dowiedzieć, czy nasz instrument faktycznie jest ostry, czy generuje rozmazany obszar. Pierwsze zdjęcia satelitarne tak naprawdę były kopalni Sośnica. Dokładnie tak było i ja myślę, że w Sośnicy nikt o tym nie wie tak naprawdę, ja też ale, o tym nie wiedziałam. Ale pierwsze zdjęcia zrobione za pomocą naszego satelity to właśnie jest dach tego budynku. No i niech to będzie klamra tego naszego przeciekawego spotkania. Podsumujmy to. Kiedyś nasz region szukał dla siebie szansy głęboko pod ziemią, a teraz z nadzieją spoglądamy w górę. Dzięki między innymi właśnie takim inicjatywom. Wychodzimy z głową w chmurach, ale trzeba szybko wylądować i wracać na wąski tor. Kiedyś pojechalibyśmy Pszczyńską do Dworcowej. U której to wylotu obecnie stoimy, czyli w pobliżu znowu... Placu Piastów. Tak jest. Natomiast w Dworcową na razie jeszcze się nie zapuszczamy, bo to będzie przedmiotem naszego któregoś kolejnego odcinka. To zapewniamy już teraz. Oczywiście, do Śródmieścia Gliwic na pewno jeszcze wrócimy, bo tutaj jest naprawdę masa historii do opowiedzenia. I to jest chyba dobry moment po zrobieniu tej, no, takiej wyimaginowanej pętelki koleją wąskotorową, aby zakończyć naszą dzisiejszą mikrokosmiczną podróż, ale proszę się nie martwić, nic straconego. Już za tydzień widzimy się po raz kolejny z nowymi ciekawostkami dla Państwa. I może spójrzmy w tamtą kamerę, żeby było tak ładnie. Serdecznie zapraszamy na kolejną wyprawę po mikrokosmosach razem z nami, czyli z Zuzanną Czysz. I Kamilem Nowakiem. Czyli Kamil ze Śląska. Ty, bo se coś połomiesz. A ty już nagrywasz? To patrzcie na to. Nupel ktoś zostawił. Zuza, patrz, weź się nupel, fajny nupel. Weź mi tego nupel. Ale też jest różowy, pasuje ci dzisiaj do stroju. Weź się nupel. On the Kłodnica River. Yeah!
Tutaj powinien być napisy, bo to już było po angielsku, czym pokazujemy jeszcze nasze wszystkie kompetencje i talenty. Wykształcenie. Nie dość, że wiedza o Górnym Śląsku, posługiwanie się wieloma językami, łącznie z angielszczyzną. Yeah. Mikrokosmosy, czyli z każdego krzoka można zrobić ciekawą historię. Z każdego krzoka można zrobić kamieniołka. Nie, nie do końca, Bartosz. Mamy bilet. Parkour. Triki na trzepaku 3. Paweł. Paweł Jumper. Wezmę Oddaję Lesia. Maluszka, proszę. Wezmę Lesia. To były najlepsze 3 minuty w mojej pracy zawodowej ever.